Drogi widzu, droga widzko, na początku witam ciebie serdecznie i zachęcam do subskrybowania, do lajkowania, do komentowania oraz dzwoneczkowania naszych filmów. Dzięki temu będziemy mogli się znacznie szybciej rozwijać i tworzyć dla was te pyszności. Zapraszam na film. Siemano, witamy serdecznie w kolejnym tym razem wyjątkowym filmie na naszym kanale. Witamy! Witamy. Tak jest. Proszę się tutaj y, drzeć, jak zwykle w domu, a nie tak pod nosem. I to mamy, tak cicho i w ogóle. E, tak, dokładnie. Tak jak widzieliście na miniaturce w dzisiejszym dniu. To znaczy, nie wiem kiedy, drogi widzu, ty to obejrzysz, ale w tym dniu, kiedy ten film wszedł na ten y, mały kanał, to akurat mija 19 lat mojej męczarni, moich katorniczych niczych przeżyć w tym małżeństwie. Jestem. Przecież zawsze możesz się rozwieść. Aj, dobra, rozwieść. No i takie proste. No, no. Byś się tak, 19 nie lat. Płacił. A tak naprawdę to 19 lat to już trochę to jest i mam nadzieję, że będzie tego dużo, dużo więcej, że mnie tak szybko nie wykończysz. Także wszystkiego najlepszego no i 100 no. lat jeszcze. Wzajemnie. Jo. Właśnie. Także tak to było. No. Yy, 19 lat i jeszcze w tym dniu dokładnie mija ta właśnie wspomniana liczba. 50 tysięcy subskrypcji. Dla mnie, dla nas, przynajmniej dla mnie, a dla ciebie. Ale co dla mnie? To jest dużo. No dużo, no. Bardzo dużo, nie? No. Tym bardziej, że na 100 tysięcy ty nam się pokażesz o to. Yy, Najwspanialsza operatorka tego najcudowniejszego telefonu, prawda? O Boże, mam nadzieję, że to trochę potrwa. Bo... No, mam nadzieję, że, yy, że w tym momencie to wszyscy zaczną szybko klikać, żeby się yy, szybko ten, ten diabeł tak obita. Dlaczego to mi Pok... przyspalasz? A to, to w ogóle ludzie nie wiedzą jak ty mnie tutaj bijesz w ogóle. E, torturujesz. Ja już wspominam to, nie, ale to się to nie chce. Kto ma chcę wiedzieć, mówić. ten wie. Kto ma wiedzieć, ten wie dokładnie, więc e, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, żebyśmy mogli się dalej rozwijać, bo to wszystko dla Was i dzięki Wam e, napędzacie nas. Głównie mnie, bo ja to tam. To, to, to. Co? Nie, nie, nic. No. Proszę. No i to tak zawsze. Ja zawsze tak mam. To jest w ogóle... Przecież nic nie No właśnie nie powiedziałaś. To tylko to... No więc yy... to dla was. To dla was. No do 100 tysięcy subskrypcji brakuje jeszcze połowy. Ta pierwsza połowa, czyli te ty 50 tysięcy trwało 3 lata i tydzień. No i tydzień. Dokładnie, bo pierwszy odcinek był 3 lata temu przed Sylwestrem, a teraz mamy 3 lata temu Trzy lata później po Sylwestrze, więc tak no, tak, tak, tak. Trochę to trwało, ale jednak o tyle gorzej. Ja już się chyba powtarzał, będę, bo tam na 30 tysięcy subskrypcji mówiłem chyba o tym, że mieliśmy o tyle gorzej, że nieraz jak są ci YouTuberzy, co mają kanał, w inny kontent zupełnie, bo to jest kontent, gdzie grupa odbiorców w naszym kontencie jest, jakby to powiedzieć, 30 plus. Nie ma. Na przykład jak patrzymy nieraz w te statystyki wyświetleń, jest tam grupa wiekowa, to osób do 18 roku życia nie ma nic, nie ma nikogo. Tam może jakieś pojedyncze przypadki a są. A dziwisz się? Każdy sportowo, bieganie, trenowanie, no to, no to może tam jeszcze tak jedzenie go bardziej nie interesuje, aż tak jak mnie na przykład, nie? Tak, a ciebie to bardzo interesuje. Mnie to interesuje. tam interesuje bardziej. Nieraz się zdarzy jakiś taki dzień, który po prostu człowiek odchoruje, ale potem nadrabia to szybko i potem narzekał, ale się no najadłem pęknę zaraz. Tak mam, nie? Tak. Mamy. No, Mamy. No i chodzi o to, że po prostu trochę to trwało, ale my mieliśmy o tyle gorzej, że zaczynaliśmy od zera. Mamy tą grupę na Facebooku. Przy okazji swoje gotowanie i wędzenie. Zapraszamy serdecznie, prawda? Zapraszamy tak. Tak. Ona też się prężnie rozwija. Dużo szybciej niż YouTube. Akurat też jest TikTok, też jest Instagram, ale to są zupełnie inne social media. Tak spojrzałaś, co tam jest? No nic. No nic nie ma, spojrzałam po prostu. Patrzysz jakieś tymi oczami, latasz po tych ścianach, jak ksiądz po kolędzie. Czekam na listonosza. Tak? Tak. Aha. To na ściany patrzysz? No bo tam zawsze tak odruchowo, bo tam jak są drzwi otwarte, to Ale są zamknięte teraz. Not nie tak. pij tyle. No więc, e, więc co? E, zróbcie nam tą przyjemność e, i zasubskrybuj, jeśli nie subskrybujesz. To jest właśnie najlepszy moment w tym momencie pik. Mam nadzieję, że to zrobiłeś. To chyba tyle. Co to tu można więcej mówić jeszcze? Chyba nic już. No, dziękujemy bardzo, że doceniacie naszą ciężką pracę. E, będziemy to robić dalej, o ile zdrowie i siła. Nam pozwoli, mi pozwoli zdrowie psychiczne, że wytrzymam to wszystko. Tutaj te Tak jak wspomniałem. Powinieneś się martwić o moje zdrowie psychiczne. Nie, znaczy, o moje. Tyle wytrzymuje już. O moje. Nie wiem po prostu, jak to jest możliwe. Elegancko się ubrałem dzisiaj na ten odcinek. Ile było problemu, żeby krawat znaleźć? Idź. No co? O co Ci chodzi? Jest, jest, to jest święto. to, byśmy się w rocznicę rozwiedli, bo sobie krawat wymyślił. Przez krawat byś, byś chciała wyprowadzić się z domu? <TonianNG> <g Bachân> Naprawdę? Co ty mówisz? Taki mróz 14 stopni mrozu dzisiaj było. To jest normalnie, jak człowiek poszedł teraz, poszedłem do tego, do kurnika, po jajka, trzy jajka były jakby co, w kurniku. Ja nie wiem, jak to w ogóle 14 stopni mrozu dzisiaj człowiek wychyli i idzie na gołe dłonie, jak zimno jest, a weź teraz ich morsuj. To jest ja nie wiem. Niemożliwe po prostu. Dobra, przy okazji zapraszamy na sklep internetowy. Taka ładna koszulka. Jest, mam, mamy chyba, nie? Czy nie nie mam? mamy. Wszystkie się sprzedały tak. takie, aha. E, no to macie bajunia, czarne koszulki, deski i tak e, kubeczki. Starnie. Wygadujesz mi koszulkę? Tak. Nie ma w czym chodzić, to co, co, co się dziwisz? <laughs> Dostałeś od Jeluxa 3, to ja nie wiem o co ci chodzi. No, i chodzę raz w jednej, raz w drugiej, raz w trzeciej. Bardzo to, wygodne. Ale wszyscy myślą, że pewnie, że to wciąż jedna i ta sama koszulka. Ej, jeszcze jedna sprawa. Ja chciałbym wyprowadzić z błędu co niektóre osoby, bo dzwoniła do mnie w, przyszły, w zeszłym tygodniu pani, pewna pani, subskrybentka, tak jak powiedziała i ona generalnie dzwoniła do Jeluxa, żeby zdobyć numer do mnie, bo ta miała kilka pytań odnośnie pewnej rzeczy, którą robiła. I ona myślała, że jestem właścicielką Jeluxa. Właścicielką, no. Właścicielem sklepu Jelux. Czasami się przydajesz, ale to tak właśnie o takim przypadku. Tam raz, jeden na milion. I w ogóle nie jestem właścicielem Jelux. Nie jestem. Tam jest inny właściciel. Szef wszystkich szefów. Eee, współpracujemy tylko od pewnego czasu, e, gdzie ja jestem e, tylko, jakby to powiedzieć. Na zasadzie takiej pokazywania Wam, co oni tam fajnego mają, a mają fajne rzeczy, przy okazji zapraszam do sklepu Jelux. Link w opisie będziecie mieli będziecie będzie mogli sobie tam kupić, co dusza zabraknie do wyrobów, wyrobów domowych. Oczywiście też będziecie mieli w opisie kod rabatowy Kostrzewski 10, pisane drukowanymi razem. Dobrze? Łącznie. Patrz, znowu źle powiedziałem. Jak powie ciągiem bo mówisz łącznie. Jak mówię łącznie, raz, razem to mówisz łącznie. A ja nie mówię, że razem. Nigdy nie powiedziałam razem, tylko mówię, że się pisze łącznie, a nie no, razem. ale no nie no, Nigdy nie powiedziałam ale razem. Ale myślę, że to jest tak duże znaczenie, że ktoś... Bardzo. By o. Ciągiem. Jakim ciągiem? To, to masz takie ciągi, mi się wydaje, że... Ciągiem. No, sami widzicie. 19 lat. Ja myślę, że to już wystarczy. 19 lat. Pakuj się. <słuch> Dobra. Dość tego. Teraz już naprawdę kończymy. Zachęcam do subskrypcji, żebyśmy tak jak mówiłem mieli tego kopa napędowego do naszego działania. Wszystkie linki, jeśli chodzi o nasze social media, o sklep Elux macie w opisie pod tym filmem. Dziękujemy raz jeszcze. Dziękujemy. To by był taki filmik. No, żebrzesz znowu. Hmm. Żebrzesz znowu. No, tak, ja się to ładnie to mówię ci. Napiszę. Ubrałem się ładnie, żeby podziękować. Broda widać. Też mówili nieraz, że e, załóż koszulkę, bo broda się nie oznacza. No widać, to założyłeś co? czarny krawat. I w ogóle... Na... No ale to krawat no, ci się... Tak ci się jakoś schował ten krawat. Pod... No bo brodę zasłania. O co A nie schował pod brodą. Pod, pod, A pod po poli... co? Pod policzkami. Hmm. Dobra. Pozdrawiamy serdecznie. Cześć.